Interfejs programu to inaczej wygląd otwartego okna ze wszystkimi elementami sterującymi i obszarami roboczymi. Corel Video Studio ma trzy główne zakładki przełączające między trybem przechwytywania, edytowania i udostępniania. Teraz zajmę się omówieniem tylko widoku Edit, czyli widoku interfejsu w trybie edycji. Przełączanie między trybami wykonuje się za pomocą przycisków w górnej części okna. Kolor niebieski oznacza wybranie opcji. Aby zrozumieć logikę programu, warto dobrze przyjrzeć się poszczególnym elementom interfejsu. Na pierwszy rzut oka widać podział okna roboczego na trzy główne panele. Jednym z nich jest biblioteka mediów. Media to wszelkie materiały, które zostaną użyte do utworzenia filmu wideo. Są to więc ujęcia wideo, zdjęcia, teksty oraz dźwięki różnego rodzaju. Panel biblioteki mediów jest tym miejscem, od którego zaczynamy pracę z programem, a mianowicie pierwszą czynnością jest importowanie materiałów roboczych. Oś czasu to panel znajdujący się w dolnej części na całej szerokości okna. To miejsce, gdzie użytkownik dokonuje wszelkich dostosowań, jeśli chodzi o czas trwania poszczególnych mediów, a także modyfikuje ich zachowanie, ruch i wygląd. Trzecim głównym elementem interfejsu jest panel podglądu, czyli wyświetlacz z przyciskami do nawigacji po projekcie. Zadaniem tego panelu jest zapewnienie kontroli nad projektem. Powiązanie tego układu z organizacją zadań podczas edycji jest logicznie splecione i użytkownik w krótkim czasie przyzwyczaja się do pracy z programem. Biblioteka składa się z 7 kolekcji. Są to kategorie mediów wydzielone na podstawie określonych kryteriów. Dostęp do każdej kolekcji jest możliwy dzięki przyciskom graficznie kojarzącym się z zawartością kolekcji. Pierwszą kolekcją jest zbiór mediów własnych użytkownika. Do niej importowane są media przygotowane do obróbki. Trzeba pamiętać, że program nie tworzy kopii mediów, a jedynie łącza do lokalizacji na komputerze użytkownika. Drugą jest kolekcja szablonów, czyli tzw. Instant Projects. Są to przygotowane przez programistów sekwencje wideo z opracowanymi już efektami. Można je zastosować w celu szybkiego zrobienia projektu. Dużym atutem Video Studio jest bogata kolekcja przejść. Są one ciekawie opracowane i jest ich sporo. Ponadto użytkownik ma możliwość indywidualnego ich dostosowania. Kolekcja tytułów to duży wybór opracowanych krótkich tekstów zastępczych lorem ipsum. Użytkownik może skorzystać z przygotowanych atrybutów tekstu, wielkości, czcionki, animacji i tym podobne, zastępując lorem ipsum własną treścią. Kolekcja grafik to zbiór obiektów mogących służyć jako tła lub maski do mediów własnych użytkownika. Użytkownik może też posłużyć się własnymi plikami graficznymi w formacie JPG lub PNG. Kolekcja filtrów FX, czyli efektów specjalnych, to specjalnie przygotowane parametry wizualne. Stosuje się je poprzez przeciągnięcie miniaturki efektu na identyfikator medium na osi czasu. W podobny sposób aplikuje się ścieżki ruchu. W kolekcji znajduje się pewna liczba przygotowanych trajektorii, ale użytkownik ma również możliwość zapisywania indywidualnie opracowanych i może je później używać wielokrotnie w różnych projektach.
W dolnej części interfejsu znajduje się oś czasu. Nazwa panelu wzięła się stąd, że upływ czasu jest jednym z głównych czynników podlegających edycji. W górnej części panelu znajduje się podziałka czasu. Początek projektu to punkt zerowy. Poruszając się w prawo po osi, głowica wskazuje kolejne momenty narastająco. Oś czasu może być pokazywana w dwóch widokach. Widok scenorysu jest widokiem uproszczonym i pełni rolę pomocniczą. Podczas edycji podstawowym widokiem do pracy jest pełny widok osi czasu. Na osi czasu znajdują się ścieżki poszczególnych mediów, wizualne i dźwiękowe. Ułożone są jedna nad drugą, odzwierciedlając kolejność warstw mediów na ekranie wyświetlacza. W celu najlepszego dopasowania widoku ścieżek do sytuacji jest możliwość włączania widoczności wszystkich ścieżek na osi. Są one wtedy zwężone, tak aby wszystkie zmieściły się w widoku pola roboczego. Ścieżka znajdująca się najwyżej to bazowa ścieżka wideo. Jest ona jednocześnie najgłębiej pokazaną warstwą na wyświetlaczu. Jej cechą jest to, że wszystkie identyfikatory są automatycznie dosuwane do lewej strony. Ścieżki nakładki są to miejsca do umieszczenia kolejnych warstw mediów. Liczba ścieżek nakładek może być dostosowana do potrzeb. W tym projekcie aktywne są dwie ścieżki nakładki. Dzięki temu projekt składa się z trzech warstw wizualnych: żółte tło, zdjęcie JPG kwiatów i rysunek ptaszka w formacie PNG. Poniżej znajduje się ścieżka tytułów. Na tej ścieżce umieszcza się tytuły z kolekcji tytułów. Możliwe jest dodanie drugiej ścieżki. Ścieżka tytułów jest także ścieżką wizualną. Poniżej znajdują się ścieżki dźwiękowe. Pierwszą z nich jest ścieżka narracji. Jeśli narrację do filmu nagramy w programie Corel, to po zakończeniu nagrania zostanie ono umieszczone na tej właśnie ścieżce. Poniżej znajdują się kolejne ścieżki audio. Można tu umieszczać podkład muzyczny lub efekty dźwiękowe. Edycja wszystkich ścieżek dźwiękowych jest praktycznie taka sama. Bez względu na to, czy to jest muzyka, czy narracja. Jeśli zachodzi potrzeba zwiększenia liczby ścieżek na osi czasu, to należy kliknąć przycisk menadżera ścieżek. Spowoduje to wyświetlenie okna wyboru zwanego Track Manager, czyli menadżer ścieżek. Znajdują się tu przyciski do list rozwijanych. Z rozwiniętej listy należy wybrać określoną wartość. Wybory zostają zatwierdzone przyciskiem OK. Jeśli użytkownik chce, aby wybory listy ścieżek zostały zapamiętane, to przed zatwierdzeniem powinien kliknąć Set as Default. Ustaw jako domyślne. Ikona oznaczająca rodzaj ścieżki jest jednocześnie przyciskiem do blokowania i aktywowania całej ścieżki. Jedno kliknięcie na ten przycisk powoduje, że ścieżka staje się nieaktywna. Jej widok jest przyciemniony, a umieszczone media nie będą wyświetlane na podglądzie. W przypadku ścieżek audio dźwięk zostaje wyciszony. Jest to funkcja bardzo przydatna podczas edycji. Warto o niej pamiętać, bo z pewnością się przyda. Powtórne kliknięcie na zablokowaną ścieżkę spowoduje jej aktywację. Warto jeszcze przez chwilę przyjrzeć się prawej stronie osi czasu. Ponad linijką czasu na samym końcu są trzy elementy sterujące. Suwak zmiany widoku, którym w sposób płynny można zbliżać lub oddalać widok identyfikatorów mediów i linijki czasu. Dzięki temu użytkownik może widzieć bardziej szczegółowo lub bardziej ogólnie w zależności od potrzeby. Jedno kliknięcie na ikonę przywracania widoku do wielkości okna pozwala szybko wrócić do optymalnego wyświetlania. Ostatnim elementem jest wyświetlacz długości projektu, czyli momentu wyświetlania ostatniej klatki projektu. Dla użytkownika jest to bardzo dobre narzędzie kontrolne. Panel podglądu to przede wszystkim wyświetlacz,
dzięki któremu użytkownik widzi wszystko, co znajduje się w projekcie w danym momencie. Poniżej znajduje się pasek przycisków nawigacyjnych po osi czasu. Pierwszym z nich jest przełącznik pomiędzy projektem i wybranym klipem. Są to dwa przyciski do przełączenia edycji pomiędzy projektem i klipem w zależności od potrzeby. Do uruchomienia i zatrzymania wyświetlania projektu służy przycisk w kształcie trójkąta. Są też przyciski do szybkiego ustawiania głowicy na początku lub końcu projektu. Przycisk do precyzyjnego wyboru podglądu umożliwia przesuwanie głowicy klatka po klatce. Kiedy włączony jest przycisk odtwarzania w pętli, to wybrany fragment odtwarza się bez przerwy w kółko. Ikona głośnika umożliwia zmianę głośności w odsłuchiwaniu projektu. Z prawej strony jest jeszcze przycisk do wydzielenia podglądu do osobnego okna. Dzięki temu możliwe jest obejrzenie edytowanego materiału na całym ekranie. Ikona nożyczek to symbol czynności przecięcia zaznaczonego identyfikatora w miejscu, gdzie ustawiona jest głowica. Jednak dużo wygodniejszym sposobem przecinania jest użycie klawisza S na klawiaturze. Wyświetlacz cyfrowy czasu pokazuje moment, w którym znajduje się głowica. Panel podglądu umożliwia kontrolę wyglądu każdego momentu projektu. Na wyświetlaczu ukazuje się treść wszystkich mediów umieszczonych na osi czasu. Jaki aktualnie przekrój jest wyświetlony, decyduje położenie głowicy, czyli wskaźnika aktualnego momentu. Cienka kreska przecinająca wszystkie ścieżki mediów na osi czasu w powiązaniu z położeniem głowicy na miarce czasu w górnej części panela określa, co w danym momencie jest wyświetlane. Podczas odtwarzania głowica przesuwa się po osi czasu od lewej do prawej. Chwytając za głowicę możemy ustawić moment wyświetlania. Jednak dużo wygodniejsze jest używanie do tego celu suwaka, który znajduje się pod wyświetlaczem. Użytkownik przeciąga suwak wzdłuż linii projektu, a głowica powtarza ten ruch, dzięki czemu zmienia się wyświetlana treść. Na końcach linii znajdują się pomarańczowe markery. Służą one do określania początku i końca momentu wyświetlania. Jest to bardzo wygodne, kiedy użytkownik pracuje szczegółowo nad wybranym fragmentem. Kiedy metodą przeciągania zmieni się położenie tych uchwytów, to nad osią czasu wyświetli się pomarańczowa linia wskazująca fragment do wyświetlania. Dzięki temu użytkownik może kilka razy odtwarzać wybrany fragment bez potrzeby każdorazowego ustawiania suwaka lub głowicy. Jeśli włączony jest przycisk odtwarzania w pętli, to program będzie automatycznie odtwarzał dany fragment w kółko. Kolejność ścieżek na osi czasu jest w szczególny sposób powiązana z początkiem widoku na podglądzie. Na osi czasu jest ścieżka bazowa wideo. Medium wyświetlane na tej ścieżce stanowi tło dla wszystkich kolejnych ścieżek nakładek i ścieżek tytułów. Należy to rozumieć, że media na ścieżkach są ułożone na wyświetlaczu w warstwach. Im ścieżka znajduje się niżej, to warstwa na wyświetlaczu znajduje się dalej od tła. Chociaż obrazy są dwuwymiarowe i wyświetlają się w płaszczyźnie osi X i osi Y, gdzie środek ekranu jest początkiem układów współrzędnych, to oś Z prostopadła do płaszczyzny ekranu jest reprezentowana właśnie przez kolejność warstw. W programie Corel można stosować położenie medium wzdłuż osi Z poprzez zastosowanie perspektywy. Thank you.